Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Rysujemy w Fusion. W dniu dzisiejszym o wisience na tym fusionowym torcie, czyli o kamie. Dlaczego ja się nim tak jaram? Co to tak naprawdę jest kam i do czego służy? W zasadzie tutaj odpowiedź przyszłaby z Wikipedii, bo to nie trudno znaleźć tak naprawdę odpowiedź na to, czym jest kam. Kam jest to soft, który tak naprawdę pozwala nam zaoszczędzić kupę pracy. Kupę tak naprawdę wymyślania i generowania kodu, który zwykle programiści czy operatorzy CNC są w stanie wprowadzić ręcznie w maszynę. No właśnie, ale nie muszą, ponieważ możemy i Fusion nam to umożliwia, wygenerować taki kod na maszynę automatycznie, już w samym CAD-zie, czyli tak naprawdę nie ma tego pośrednika, tego człowieczka, który patrząc na rysunek techniczny będzie wklepywał dane do maszyny. CAM zrobi to za niego i właśnie w Fusion mamy takiego CAMa. Jeżeli dobrze pamiętam, ja z SketchUpa przy pomocy oprogramowania SketchUCAM zrobiłem sobie CAMa. Wrzucam linka, możecie sobie przypomnieć tak naprawdę, jak działał SketchUpowy CAM. A dziś zrobimy sobie na szybko taki prosty elemencik. Mniej więcej taki. Jest to uchwyt łożyska LM10UU do naszej frezarki. No i pokażę Wam tak naprawdę, w jak prosty sposób można wygenerować kod na maszynę i wyfrezować taki detal, bo to jest naprawdę proste. Oczywiście dziś nie będę się wgłębiał super w możliwości tego CAMa, ponieważ sama konfiguracja zajmie nam dość sporo czasu. Resztą smaczków tak naprawdę, całą chociażby obróbką trójosiową zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Dzisiaj tylko liźniemy tak naprawdę to, w jak prosty sposób można sobie generować pliki już bezpośrednio na maszynę. Dobra, co będziemy rysować tak naprawdę i do czego to będzie służyć? Będzie to taki elemencik, tak jak tutaj widzicie w tym kolorze beżowym, przykręcany do naszej osi X i Z. Prawda jest taka, że mógłbym skorzystać z gotowych obudów LM10UU, ale w tym momencie nie ma możliwości przykręcenia ich na krzyż, dzięki czemu one będą zajmować bardzo mało miejsca. Są oczywiście gotowe obudowy do kupienia, ale nie o to chodzi. Dzisiaj zajmiemy się tak naprawdę wykorzystaniem CAMa do zrobienia czegoś takiego. Więc zatem mamy nasz holder. Już odpuśćmy sobie rysowanie tego, bo myślę, że to nie jest jakiś trudny detal, żeby trzeba było poświęcać czas na jego rysowanie. Od czego należy zacząć? Od setupu maszyny. Tak naprawdę to jest kluczowa kwestia, która determinuje nam, w jaki sposób będziemy postępować z naszym elementem. Czyli tworzymy sobie nowy setup. W setupie tak naprawdę ustawiamy podstawowe tylko parametry, czyli jak zorientowany jest nasz model, czyli gdzie jest X, gdzie jest Y, gdzie jest Z naszej maszyny. Wiecie, maszyna trzyosiowa pracuje zwykle frezem, który jest skierowany w dół. Mówię najczęściej, bo widziałem już inne różne maszyny, które tak nie mają, na przykład mają z boku i oś i X, Y działają sobie w pionie, ale nieważne. W naszej maszynie konwencjonalnej mamy frezarkę z wrzecionem u góry, czyli Z-ka, oraz X i Y, które będą sobie jeździć w poziomie. I tak samo mamy tutaj zorientowane na tym detalu. Teraz oczywiście możemy sobie te koordynaty pozmieniać. Możemy sobie chociażby zmienić punkt bazowy. Możemy sobie to na przykład wsadzić w narożnik. Zacznijmy najpierw, co to jest za operacja, czyli będzie to milling. Będziemy mieli orientację. Możemy tu sobie zaznaczyć, w jaki sposób będzie zorientowany X, Y, Z. Czyli kliknijmy sobie tak. Najpierw zaznaczamy oś Z, czyli dla nas jest to ta ośka. Jeśli chodzi o X, wybieramy sobie tą ośkę. Tu nam się akurat nic nie zmienia. W przypadku, gdybyście mieli jakoś tam inaczej, no to możemy sobie to zmienić. Będziemy to zmieniać w przypadku, jak będziemy robić to twory, czyli po przekręceniu naszego detalu i przekręcaniu go do imadła, musimy zmienić mu oczywiście orientację, że będziemy go wiercić. Czyli w tym momencie nie mamy tak X i Y, tylko mamy zmienioną, czyli ten nasz detal będziemy musieli obrócić. Ok, to już mamy. W takim razie stok. Stok to jest typowa przygotówka. Możemy ją sobie zrobić taką, jak jest nasz detal, czyli nie będziemy dodawać żadnych naddatków, chociaż jest to wskazane. Ale w przypadku na przykład, jeżeli będziemy takich elementów chcieli sobie ułożyć na płycie, która jest większa, no to musimy sobie ten stok faktycznie tutaj wrysować. Robimy sobie Fixed Sized Box i tutaj wpisujemy, jakiej wielkości jest ta nasza przygotówka. No ja sobie powiedzmy założyłem, że będzie ona miała 20 na 10 cm, czyli muszę sobie wpisać 200 w X i w Y ma 100. Ok, i nasz detal nie chcemy, żeby był na środku. Będziemy tworzyć więcej tego, więc musimy sobie zrobić Offset from X. I tutaj wpisujemy, nie wiem, 1 mm i to samo zrobimy sobie tutaj Y minus i 1 mm. Ok,
I teraz wiemy, że ten nasz detal jest ustawiony 1 mm od krawędzi naszej przygotówki. Dobra, jeśli chodzi o zetkę, to nam to zostawiamy. Zaraz będziemy sobie wybierać punkt bazowy, bo to też nas interesuje. Teraz chcemy, żeby punkt bazowania, czyli origin, nie był w środku naszej przygotówki, tylko też na krawędzi. Czyli bierzemy sobie stock box point i teraz wybieramy sobie tę krawędź. Oczywiście możemy sobie bazowanie zrobić przy stole i wtedy będziemy jechać sobie w dodatnich. Dobra, i to już mamy. Jeśli chodzi o przygotówkę, nasz model, mamy już ten stock przygotowany i postproces. Na razie tutaj nic nie mieszamy. Robimy OK. Czyli mamy ten nasz model przygotowany, ułożony na naszej przygotówce. Teraz jedziemy w podstawową operację 2D. 2D, zrobimy sobie 2D kontur. Nie będę wybierał tej dziury, chociaż mógłbym to wybrać takim podstawowym wybraniem. Ja sobie zrobię najzwyklejszy kontur, czyli będzie na pojedynczym obejściu zagłębiał nam się w ten otwór. Najpierw zaczniemy od definicji narzędzia, czyli dodajemy sobie tutaj Tool Select. Zaznaczamy to sobie. Oczywiście ja już mam jakieś tam frezy zdefiniowane, ale zrobimy sobie nowy frez. Robimy sobie New Mill Tool i powstaje nam taka tutaj ładna tabelka. Opiszmy go sobie jako frez płaski. Jedno pióro. OK, dostawca Chiny. Oczywiście. I reszta tutaj nie muszę dodawać. Tu wybieram sobie Flat End Mill, bo to jest frez płaski. Ilość piór będzie jedno, materiał HSS, to się OK. I mamy milimetry. No i teraz 3,2 mm jest jego średnica. Długość samego freza niech ma 40 mm. Shaft jest dokładnie taki sam. Długość cięcia to jest jakieś 25, o ile dobrze pamiętam. Długość body no, trochę więcej niż ma sama długość ramienia, to niech będzie 50 mm i całkowita długość dokładnie tyle samo. Jeśli chodzi o holder, zmienię sobie holderek, bo generalnie ten jest taki strasznie duży. Z tego co pamiętam, były jakieś takie mniejsze, to sobie gdzieś tutaj wymyślę jakiś taki trochę mniejszy. O, ten niech będzie, nie będzie nam zasłaniał towaru. Jeśli chodzi o prędkości, to tutaj sobie wprowadzę, że moje użyciono kręci się na 8000. Prędkość skrawania 1000 może być jak najbardziej. Reszta nas tutaj za bardzo nie interesuje. Dobra, i robimy OK. Dobra, i mamy dodany ten nasz frez płaski jednopiórowy. I nim będziemy się posługiwać w dzisiejszym przykładzie. Dobra. Dane w tej tabelce w zasadzie ustawiły nam się same, tego już nie ruszajmy, skoro mamy to już ustawione we frezie. Dobra, i teraz musimy sobie zaznaczyć kontury. Mnie interesuje ten kontur i ten kontur. Bardzo ważne jest, żebyście zwracali uwagę na tą strzałeczkę, ponieważ ona może być na zewnątrz i wewnątrz. Jako że Fusion traktuje kontury jako po prostu figurę geometryczną. Możecie ją obrabiać od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Jeżeli będziecie obrabiać od wewnątrz, on zrobi tak zwany offset do środka o średnicę narzędzia. Dzięki temu skrawanie spowoduje to, że wynikiem obróbki będzie ta średnica, która nas interesuje. Nie będzie jechał po linii, tylko odsunie o średnicę narzędzia. I tak samo na zewnątrz. Jeżeli byśmy ustawili od środka, to wtedy on odsunie nam narzędzie i skroi nam po prostu za mały detal. Także, oj, dobra. Teraz zaznaczmy sobie krawędzie. To jest ważne, żebyśmy widzieli, jak one są tutaj ustawione. Ponieważ jeśli chodzi o te wysokości, one są dość kluczowe. Jeżeli źle je ustawimy, to możemy wjechać chociażby frezem w stół. Dlatego ważne jest, żeby wysokość, którą obrabiamy jako górę samą, to jest góra naszej przygotówki, a dół będzie to dół naszej krawędzi, czyli robimy sobie stock bottom. I w tym momencie postprocesor wie, że dnem naszego detalu jest dół naszej przygotówki. Oczywiście możemy sobie zrobić offset i podnieść troszkę, jeżeli sobie tu wpiszemy 0,2, wówczas ten stock będzie podniesiony o 0,2 mm, czyli mamy pewność, że nie wjedziemy frezem w stół. Ja akurat mam stół tak zajechany, że mi to nie robi. Robię sobie 0, jest OK. Kolejną rzeczą jest sposób obróbki. Tutaj mamy wszystkie te rzeczy poustawiane w miarę OK. Jedyne, co byśmy chcieli dodać, bo w moim przypadku akurat ja nie mam możliwości objechania tego na jednym obejściu,
więc muszę tutaj sobie dodać multiple depths, czyli depths. Wielokrotne zgłębianie, czyli multipasy, krótko mówiąc. Ja bym chciał, żeby mój frez nie wgłębiał się bardziej niż o 1 mm przy jednym objeździe, czyli ustawiam sobie 1 mm. Finishing step downs nie robię, ale jeszcze chciałbym dodać coś takiego jak tab. Elementy, które będą nam trzymać detal, bo to jest ważne w przypadku, kiedy robimy kilka detali z jednego większego bloku, ponieważ po obróbce danej jednej sztuki nie wypadnie ona nam i na przykład nie złamie freza, bo to też się niestety czasem zdarza. Więc robimy tutaj taką zakładkę, mamy tabs, dodajemy ich szerokość i wysokość oraz ręcznie możemy je sobie po prostu ponanosić. Nie robimy by distance, tylko add points i klikamy sobie w miejsca, które chcielibyśmy, żeby takie taby były. I te taby się dodadzą, one będą ładnie widoczne w kodzie. W czterech miejscach nam w zupełności wystarczą. One powodują, że w bardzo prosty sposób można później wyłamać to. Dobra, i reszty w zasadzie już nie ruszamy. To się wszystko powinno ładnie zgadzać. Teraz nam przeliczy, no i mamy nasz kod CNC. Możemy go oczywiście zasymulować, czyli robimy sobie simulate. I puszczając play będziemy mieli piękną animację, jak tutaj nam będzie obrabiać. Jeszcze chcielibyśmy, żeby pokazał nam stok, z którego wybiera. I mamy całą kompletną animację naszej obróbki. Dobra, mamy nasz element już gotowy, możemy sobie zaznaczyć nasz kodzik, widzimy go, możemy go zasymulować. Teraz chcielibyśmy sobie ten element powielić, bo wiemy, że nasza przygotówka pomieści więcej takich elementów. Robimy sobie, zaznaczamy ten kontur, który sobie stworzyliśmy, tak naprawdę ten kod. Robimy setup i robimy new pattern. I teraz dodajemy sobie krawędzie, po których będziemy powielać ten kod. Zaznaczamy sobie pierwszy kierunek. Dodajemy odległości między poszczególnymi instancjami. W naszym przypadku niech to będzie 45, wówczas wiemy, że tutaj ładnie widać, że nie nachodzą na siebie te kody. I teraz chcielibyśmy zrobić sobie 4 sztuki w tym kierunku i dodamy sobie jeszcze wyżej, bo wiem, że się zmieści, czyli dodajemy additional direction. Ok, zaznaczamy kierunek, czyli tą krawędź. A chcielibyśmy akurat, żeby było wyżej, nie niżej, ponieważ tutaj jest nasza baza, więc nie będziemy działać pod bazą, tylko nad bazą, czyli zmieniamy kierunek i robimy odległość, niech to będzie 40 mm. Dlaczego nie z reverse? Nie odwrócił. Flip direction bar. O. Ok. Tutaj zostawiliśmy sobie całkiem sporo miejsca. Tutaj w tych akurat elementach możemy sobie w tych pustych polach akurat dodać sobie jeszcze możliwość chociażby, nie wiem, nawiercenia i przykręcenia tego do stołu. Cokolwiek. Robimy OK. No i już wiemy, że mamy możliwość frezowania tych naszych elementów kilku. Zróbmy sobie jeszcze szybką symulację, jak to będzie działać. I voilà. Mamy nasze elementy powycinane. Jedyne, co nam pozostaje, to wypluć tak naprawdę ten kod na maszynę. W jaki sposób to zrobić? Otóż mamy tutaj tak zwane postprocesory, które odpowiadają za tłumaczenie ścieżek, które są wygenerowane na kod zrozumiały dla maszyny i tym właśnie zajmuje się postprocesor. W Fusion zaimplementowany jest kilkanaście przykładowych postprocesorów. Mnie tak naprawdę interesuje EMC, czyli postprocesor pod Linuxa CNC, ponieważ z niego korzystam na swojej maszynie. Jak widzicie, wystarczy w Enter Search Area wpisać EMC, on automatycznie dopisuje nam postprocesor, który jest używany dla Linuxa CNC. No i cóż, wystarczy wpisać nazwę programu, niech to będzie program i wpiszemy OK. I robi nam post, czy mamy nadpisać i z automatu tworzy nam tak naprawdę kod, G-kod, który jest zrozumiały dla naszej frezarki, czy w zasadzie dla sterownika naszej frezarki. Jak widzicie, to są typowe linie. Każdy z programistów CNC, czy tam programistów, no, każdy z programistów CNC jest w stanie zrozumieć ten kod, co dokładnie znaczy. Nie oszukujmy się, są tu po prostu podane koordynaty dla wybranych osi, w którym momencie dana oś ma się znaleźć, w którym miejscu, obrabiając lub nie obrabiając tak naprawdę naszego detalu. W
dzisiejszym odcinku tak naprawdę wierzchołek góry lodowej tknęliśmy, jeśli chodzi o Kama, ponieważ samych strategii obróbki, które mamy tu zaimplementowane, jest naprawdę multum. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach przybliżę Wam, jak fajnie się jest tym bawić, jakie ciekawe rzeczy można tworzyć przy pomocy właśnie Kama i frezarki CNC. Także pozostańcie nastrojeni, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.